Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spike i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Final Station, The Only Traitor DLC. Mała kwestia na początek, nie ma kamerki w tym odcinku, bo nagrywam to... No, po 21 jest ciemno i w ogóle i oświetlenie mam beznadziejne, więc kamera tutaj nie ma sensu. Okej, skończyliśmy w tym miejscu, gdzieś tam dojechaliśmy. Lećmy najpierw w tą stronę, jestem ciekawy co tutaj znajdziemy. Oczywiście, że najpierw znajdziemy przeciwników. Jakieś trzęsienie ziemi. No, tu zamknięte nie przejdziemy, a i tak tam nie ma nic, więc... wiecie. Dobra. W lodówce mamy pieniążki, tutaj mamy więcej pieniążków. Dobra, więc będzie na fundusze, żeby... no, na broń i takie tam, wiecie... jak będziemy jakiś postój mieć. Whisky, papierosy ponownie. Jezu, ile tego to jest. Będzie się robocze i ubranie tak samo. Czyli same pieniądze, no dobra. Jestem ciekawy, ile zostało do końca gry. Bo, no wiadomo, chciałbym w końcu skończyć ten tytuł. I ruszyć dalej. Ten odcinek może zrobimy trochę dłuższy, no bo... bo nie ma kamery, więc łatwiej będzie mi go wyrenderować. Prawda, więc... więc może będzie dłuższy, sobie pozwolę, no. I tak mówię, oglądalność tej serii jest jaka jest, prawda, na ten moment, przynajmniej w który to wrzucam. Więc nie ma problemu, jakbym zrobił odcinek dłuższy. Żaden. Bo i tak obejrzy tyle to osób, ile by obejrzało, wiadomo. Ale nie narzekam, ja nagrywam, bo mi się strasznie gra spodobała. Więc chcę ją po prostu do końca skończyć, a nie tak jak robiłem inne serie tam z PlayStation 1. Ostatnie, ale to były niewypały konkretnie, więc nawet mi się już nie chciało w pewnym momencie tego nagrywać. Kto wie, może kiedyś dokończę chociażby kaczara Donalda, no ale zobaczymy. To jest jakaś notka, ostatnie ostrzeżenie, wznowienie nie u... jakieś prace wydobywcze. Och, ciul, człowiek, przybyłeś samochodem? Ja też. Pośpiesz się. Znam skrót prowadzący do schronu. Właź do auta, szybko. Hej, hej, zwolnij. Bezrobotny. Bierzemy, no. Tomas! Coś kojarzy typa. Dobra, rzucę to, bo nie chce mi się tutaj, kurde, z tym latać. Tam nie ma zejścia nigdzie, więc idziemy teraz w drugą stronę. Potrzebujemy nadal wody oraz paliwa. Prawda, więc ruszamy. Jestem ciekawy, jak się gra skończy. Spoiler, podstawowa wersja gry skończyła się tak, że nasz główny bohater zamienia się w to coś, więc... i pojawia się ten gość z shotgunem, więc jestem ciekawy, co tutaj się stanie. Zimno. Pytanie czemu? Co tu się stało? Strop mu się... aha. Okej. Okay. Mamy szafeczkę, naboje, świetnie. Aja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 j
Okej, okay, jesteśmy tutaj na szczęście. Więc nie mamy dużo do nadrabienia. Dobra, tak. O, i teraz lepiej. Świetnie, bo ja tak strasznie chcę teraz oszczędzać tą amunicję. Kto wie, co może się stać. Może będzie potrzebna kiedyś. Udało się, częściowo udało się dojść do tego, by zwolnić. Huh. Okej. Okay. O kurde. Nie spodziewałem się tutaj człowieka, szczerze powiedziawszy. To mnie zaskoczyło. Kolejny człowiek. Dobra, to ja muszę uważać tutaj. Tędy nie przejdę. Dobra, użyję apteczki. No nie będę się tutaj już tak cackać przecież z tymi ludźmi. No kto wie, co tu może im odbić. Tu na razie nic. Dobra, tego rozwalę. Tutaj nie wyjdę, bo jest zawalone. Kurde, no. Myślałem, że go odbije. Grafik sprzątania.
Poniedziałek Don, potem Bill, potem Don, Bill, Don, Bill. Na zmianę. Nie jest jakiś to skomplikowany grafik. Już mój grafik wrzucania materiałów na YouTube jest bardziej skomplikowany, mógłbym powiedzieć. Dobra, trochę dostałem, no ale cóż. Dobra, tam nie mam nic do zbierania. Dobra, pójdę do końca, bo... Albo nie, dobra, bo tu jest jednak chałupa, to jednak tutaj pójdę może. Larry, odebrałem ci łopatę, chcemy z Czarzem wykopać studnię, niesiemy ją za kilka dni. Dzięki, czy jakaś taka wioska w sumie? Oj, biedak, kolejny biedak, no. Tak se wykopał tunel. Dobra, ładujemy tak na razie co, jakby ktoś tu wyskoczył. Dobra, umrzyj, 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 dobrze. Tylko, że nie ma kamerki w tym odcinku, to pewnie miniaturka będzie taka typowa, jak wcześniej była, że... będzie moje zdjęcie z awatara. Dobra, i uciekaj. Szkoda, że nie przy tamtym. To byłoby o wiele lepsze, no bo wiadomo, rozwaliłby z góry tego typa i byłoby z głowy. Dobra, gdzie jest paliwo? Jezu, jaki korytarz długi. Dobra, załaduję sobie tą moc, bo jednak... to wie, dobra, jest paliwo. Lecimy dalej. Okej, no i wracamy, w sumie to tyle. Więc krótki poziom, 6 minut. Spodobał mi się motyw z tym tutaj kościółkiem, że trzeba było się przez szybę wbić, że w końcu rozbiliśmy szybę, żeby gdzieś się dostać. No tu już zbierałem wszystko, dobra. Tak naprawdę tutaj... A, szedłem górą wtedy, dobrze. Okej, pamiętam. Przypomniałem sobie, że tam była ta chałupa i tam dalej się szło i tam szedłem, dobra. No, jedziemy dalej. Dobra, ulećmy cię, ziomek. Czy mamy coś do stworzenia? Tutaj nie. Thomas River, bezrobotny. Cię skręciłem dobrze, dobra, zobaczymy. Teraz będzie jakiś wąwóz. Okej, niby tak, niby dobrze jedziemy. Zbliżamy się chyba. Ciekawe co było, gdybyśmy typa nie wzięli. Skąd jeszcze znaleźć taką brykę? Kupiłem, no dobrze, czyli dobrze wiedzieć, że to jest nasza bryka. Jak? Wiesz, ludzie chodzą do pracy, zarabiają pieniądze, albo są youtuberami. Nie, nie są, to wtedy nie kupiłby. Jakim śniegiem? Aha, bo tutaj mamy góry ogólnie i wąwóz to jest w jakimś śnieżnym takim terenie, widzę. Okej. Okej, czyli mamy kierowca, czyli nie taki bezrobotny, znaczy teraz jest bezrobotny, ale był kierowcą. Okej, czyli wie gdzie jest schron, to dobrze. I jak tam dojechać? Mam szczerą nadzieję, też mam, no. Okej, jedziemy. Więc sprawdźmy, co nas czeka teraz. Kurde, tak trochę dziwnie jest bez kamerki. O kurde, co jest? Wypadek? Ja akurat bez kamerki jestem, no. Ale chciałem się nagrywać. Odblokowano osiągnięcie. Thomas Story. Aha, czyli to zgaduje, że to każdego mogłem do końca dowieść. Ja cię kręcę. Kurde, zobacz... Nie no, dobra, nie podłączę kamery, ale... Wygląda na to, że jestem jedynym ocalałym, o Jezu. Okej, okay, rozumiem, czyli mogłem przejść grę doprowadzając każdego bohatera i miałbym osiągnięcie, bo tutaj miałem osiągnięcie Thomas's Story. Czyli, że dotrwałem z nim do końca, czyli tu będzie schron, czyli tu jest koniec gry.
On nie żyje. Wezmę lepiej jego ubranie. Ja cię kręcę. Wiecie co? Nie, jak to ma być zakończenie, to ja tutaj wezmę kamerę normalnie, no bo... Dajcie mi chwilkę sobie tutaj, tylko to ustawię wszystko, no bo... Mimo wszystko to jest dobry. No ja jeszcze włączam kamerę, ustawiam na szybko. Będzie oświetlenie słabe, ale no trudno. To jednak reakcje, żebyście zobaczyli. Nie to halo, no ustaw się jak trzeba. Dobra, która to jest minuta? 10. Dobra. Okej, okay, jestem tutaj, dzień dobry. 10:53 minuta, dobra. Dobra, pójdę na górę. Coś wezmę. Jakiś ten. Czy wypadł z okna? No możliwe. Tak wygląda, jakby wypadł z okna, no bo tam jest zbite okno. Przepraszam za to oświetlenie, ale wiecie, to jest końcówka, więc muszę jednak. Tak zgaduję, że to jest końcówka, no bo auto jeszcze nie mamy. O kurde. Czy ten świeżak? Pierwszy raz go widzę. Zobaczmy, co powiedzą. Słyszałeś jakieś odgłosy z kanionu? Może to kolejna lawina błotna. Aha! Następujesz Marka? Tak. Nie spuszczaj z niego wzroku. Ciągle zapija w trakcie służby. Pewnego razu tak się zalał, że spadł jak długi ze schodów, łowiąc... Aha, czyli tamten zginął spadając z okna. Przez... bo się schlał. No, proste. Wy coś powiecie, a wy jeszcze nic nie powiecie. Dobra, lecimy dalej. O, ale akcja! Co to za miejsce? No to wygląda jak schron. Pomocy. Ktoś się zbliża. Spokój się. Niech nam ktoś pomoże. Ja nie mogę. A tam dalej, jak przejdę? Tu już nie. Dobra, musimy iść na górę. Jaka akcja. Kurde, ten odcinek na najdłuższy zrobię, żeby po prostu skończyć grę już, nie? Muszę znaleźć jakiś wóz na chodzie i się stąd zbierać. Ciekawe w sumie, bo może to nie będzie koniec gry, no zobaczymy. Spóźniłeś się. Wykład już się rozpoczął. No a tu mogę niby zostać chyba po to, żeby poznać historię. Posiedzimy chwilkę. Nie przebaczał, gdybyśmy... To jest ta sekta dziwna pewnie. Ja cię kręcę. Dobra, ja pójdę dalej, no tam... Czy coś powiesz, Ziemek? Słuchaj. Mam rozkaz przyprowadzić nowych więźniów. Ale nie mogę znaleźć kluczyków. Kto wydał rozkaz? Przywódca. To dziwne. Już wszystkich przyprowadziliśmy. Ach tak. Myliłem się. What the fuck? Co jest krane, ludzie? Wszystkich już zebrałeś? Tak, na południu nikt się nie uratował. Dobra, racja zamknie. Robi się dziwnie, ziomy. No dobra. Czyli to, aha, czyli ludzie tu kłamali, że to miało być ze schronu. Tam mnie korci, żebyś, kurde, no. Jest tyle teraz do zrobienia. Idziemy tutaj, no. Okej, czyli to ty tak mogę zrobić. Dobra, bierzemy wszystko, co mogę. Tak, dobra, dopiero co przybyłem, super. Mój zapasowy pokój. Dobra, tutaj to nic. Idziemy tutaj. Czy coś nam powiedzą? Nie, idziemy dalej. Bo jeszcze niżej możemy zejść chyba, tak zgaduję, bo tu jest jakaś klapa. Tu nie, tutaj w tą stronę. Dobra, ja tam nie czytam, bo tego jest za dużo mimo wszystko. Ja chcę dociągnąć grę do końca.
Zobaczcie, co jest grane. Ten coś powie, nie, dobra, lecimy dalej. Właśnie. Na górę. No, a tam chyba już tak pójdziemy, tak zgaduję, nie wiem, no. Nie wiem, którym dałam iść, to jest ten ból. Co oni tu robią? Dla nas plus stworzenia nowo narodzono... Jestem w szoku. Dobra, tu jakieś takie rzeczy możemy pozbierać. Broń załadowana. Tak. Co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś na posterunku? Jakaś inicjacja. Czy na razie prób na 20-osobowych grupach? Nic, nic. Dobra, lecimy na górę. Mamy 16 minut. Trudno, ten odcinek będzie dłuższy. A tam idziemy, to i tak, to nie. To tutaj idziemy najpierw na górę. Czego chcesz? Nie wzywałem ciebie. No sorry, zdarza się stać. Coś za jeden. Jestem tu nowy. O kurde. On tu jest! Ucieczka, o Jezu! Ale akcja! Ej, to ten! On nam pomaga! Co jest? Chyba przestali za mną podążać, ale co tam ten gościu tutaj robił? O co chodzi? Co jest? Ej, nawet myszki nie mam na ekranie. O co biega? Zmiałem tu nagrać krótki odcinek, nie? Nikogo nie zdradziłem. Hej tam. To wszystko w imię większego dobra. Ujrzałem je. Jestem kto? Dokonał jego gabinetu. A tam za oknem normalne jest miasto. Dobra, lecimy dalej. Nie chcę, nie będę zwracać. To tak... Hej, czy to, są tu ocalali? Tam jakieś planety w tle w ogóle. Co jest? No bo tam zaraz pójdziemy, to widzę ten ziomek. Tu też, dobra, lecimy do tego typa. Drzwi są tam. Przemyśl to, kowalu. Mogę zakładać ci odrodzenie, jeśli do mnie dołączysz. O co chodzi? Vermon. Dobra, lecimy dalej. Mam już prawie 20 minut. Przecież tak się... Tak wyglądała prawie końcówka gry. Tamtej podstawki, w sensie. Też była tak... Tak mi się kojarzy, że takie coś było. To chyba jest ostatni odcinek tej serii. Naprawdę, bo... Jest niesamowite. Dobrze, że kamerę włączyłem, naprawdę, bo przynajmniej reakcję. Rycerz? Wszystkie tam jest rycerz. Już nie wiem, jakie ma... Więcej rycerz. Już nawet nie wiem, jak ja mam nazwać ten odcinek. Co do cholery? Dokładnie, co jest grane? A mi się wkurzy, jakby mi się głos nie nagrał, nie? No to ja bym przyspieszył pewnie bez głosu czy coś. Dlaczego to są rycerze? Znajdź. Pozwól im wezwać arcymagów. Twierdza upadła prędko. Okej. To już jest chore. Tak konkretnie. Błagam, żebym nie musiał chodzić na górę czy coś, bo tutaj jest tyle tego do zwiedzania, że mi się nie chce aż. Znowu to? Znowu.
Nie rusza cię to. Dobra. Oni nas nie słyszą. Dobra, lecimy dalej. 20 minut już mam. Trudno. Ten odcinek może trwać i 30. Ale jak to tak wygląda? No, kamera jest taka, że to tak... No dobra, może nie taka. Nieważne. Zaczynam kręcić się w kółko, no. Zaraz się okaże, że wrócimy do tamtych ludzi, nie? Tu nic. Więc niżej idziemy. Zamknięto, dobra, tu się nie dostaniemy. Ty! Nareszcie. Hej, ty tam, co się tutaj dzieje? Szukałeś schronu. I co? Mogę cię tam zabrać. Ale... Jest jakieś ale? Dostęp będzie cię jednak kosztować. Nie ma żadnych pieniędzy, jeśli o to ci chodzi. Jak nie mamy? Dużo mamy. Koszt jest znacznie wyższy. Życie człowieka. Chcesz, żebym kogoś zabił? Zażyło ci się potem przedtem zabić, skąd te opory? Zabijam, aby przeżyć. I to właśnie ci oferuję. Co by było, gdybyśmy tutaj nie weszli? O nie. Bez mojej pomocy nie powrócisz. Ale czemu właśnie ja? Dlaczego nie masz zrobić tego ty? Moi przełożeni zezwoliły na to. Przełożeni? Czy on nas zabije za to? Nie mam czasu na dyskusję. Albo przystaniesz, albo odejdę. No przystajemy. Jeśli mamy wybór. W porządku. Dobra. Mężczyzna, który pojawi się w drzwiach. Ej, wystraszyłem się! A więc to tak! To jest główny bohater podstawowej części gry! Więc my zabijemy tego, trując go chyba w jakiś sposób czy coś. Nie, ja powiem naprawdę, że ja jestem w szoku po prostu, jak twórcy zrobili to DLC, po prostu ono się tak świetnie uzupełnia względem podstawki i... No ja jestem po prostu... Tiny Build, wydawca właśnie, dokładnie. Jedna z lepszych firm, którzy wydają gry. Produkcja od Do My Best. The Final Station, The Only Traitor DLC od... Nie wiem, ja mam gęsią skórkę teraz, dosłownie. Ja jestem naprawdę zafascynowany tym tytułem, że po prostu to jest tak prosta gra niby, nie? Opowiada taką historię. Ja jestem naprawdę... Jeszcze się nie wyjaśniło wszystko według mnie. Naprawdę wiele mam jeszcze pytań, a tak mało odpowiedzi. No cóż mogę powiedzieć? Gra świetna, ja daję... 10 na 10 tej grze daję po prostu, temu DLC w sensie, podstawce daję 10 na 10, temu też daję 10 na 10. Po prostu jest gra fenomenalna, muzyka, grafika, historia, jest tajemniczo. A DLC po prostu z tą muzyką na końcu to jeszcze po prostu coś pięknego. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze dalej jest. Czy już tylko menu będzie? Menu. Także cóż, tak oto kończymy dodatek The Only Traitor do gry The Final Station. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wiem, że dużo osób nie oglądało tej serii, ale ja jestem takim youtuberem, że chcę nagrywać gry, jak mi się podobają. Nieważne, jaki jest odzew. Cóż, za The Final Station coś innego wleci na wtorki i czwartki. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie.
Ta gra była fenomenalna, bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Dziękuję za oglądanie. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.